Witajcie kochani, Sylwia Kocoń z Duch i Materii. Z takim czymś bardzo praktycznym, czym chciałabym się podzielić, ponieważ doświadczam teraz tego obecnie w swoim własnym życiu i może to przydać się osobom, które myślą o tym, żeby się oczyścić, żeby przejść takie dogłębne oczyszczanie, detoks. Oczywiście to jest związane też z odchudzaniem, to wszystko jest bardzo powiązane, niezależnie od tego, czy podchodzisz do tego procesu jako do schudnięcia, czy też do oczyszczenia, czy też do poprawy swojego samopoczucia na dłuższą metę, bo jak wiadomo, z zanieczyszczeniami, z toksynami naszego organizmu jest związane w bardzo dużej mierze nasze samopoczucie, nasz nastrój, nasza emocjonalność, nasza psychika itd., itd. Otóż ja jestem obecnie w dniu 5. Dość intensywnego detoksu, jak dla mnie przynajmniej. Wiem, że można jeszcze intensywniej i też tak będzie. Zaraz opowiem, jak to dokładnie u mnie wygląda i jak ja to doświadczam. Otóż za kilka dni wyjeżdżam na detoks nad morze tygodniowy, gdzie będziemy pić tylko warzywne soki. Nie będziemy niczego spożywać, żadnych pokarmów. I to będzie cały tydzień tak wyglądał. Tam na miejscu będziemy korzystać z różnych też zabiegów wspomagających, jeżeli mamy na to ochotę. I o tym może już nagram jakby po fakcie albo w trakcie trwania tego detoksu osobne nagranie. Natomiast ja postanowiłam jakby przygotować się do tamtego detoksu i zrobić sobie już w domu sama detoks, w którym w sumie też nic nie jem. Zaraz powiem, jak to wygląda. Otóż detoks, który ja sobie zaserwowałam, teraz sobie serwuję, trwa 9 dni. Ja akurat skorzystałam z programu firmy Forever. Tutaj mam pudełeczko, ja tego nie promuję, absolutnie tylko pokazuję, jeżeli ktoś by miał ochotę. On jest promowany jako, on jest pokazywany jako program odchudzający, natomiast no ja to robię pod kątem oczyszczenia, usunięcia toksyn z mojego organizmu. To jest takie pudełeczko, które jest na 9 dni. On się nazywa, to jest firma Forever. Program się nazywa Clean 9. Jeżeli jesteście zainteresowani, zobaczcie sobie na stronie. Tak jak mówię, ja się tym nie zajmuję. Dystrybucją tego to tylko dla siebie, do własnego użytku zakupiłam. I generalnie program ten polega na tym, ja też go sobie nieco modyfikuję na swoje własne potrzeby. Przez pierwsze 2 dni nie jadłam zupełnie niczego. Natomiast w programie pije się bardzo dużo. No oczywiście przy każdym detoksie trzeba dużo pić, więc pije się bardzo dużo wody. Ja piję wodę, która jest filtrowana specjalnie przez, mam specjalne urządzenie Niken, firmy Niken do filtrowania wody. Ona jest wtedy zmineralizowana, jest namagnetyzowana, jest bardzo, bardzo zdrowa i świeża. Też bardzo często dosypuję sobie saszetki z Coral Mine. Też one bardzo fajnie tam nasycają tą wodę tym koralowcem i ona jest bardzo, bardzo bogata sama w sobie. Zresztą to czuć i widać też po kolorystyce, jaką ona nabiera. No jest to po prostu zdrowa, świeża, dodająca energii, odżywiająca nas woda. Także to jest bardzo ważne. W programie samym pije się sporo, kilka razy dziennie pije się żel z aloesu. W samym programie on jest przez pierwsze 2 dni. Chyba było tak, że tutaj mam taką książeczkę do tego programu, jak on przebiegał. Także na początku go piłam 3 razy, czy nawet 4 razy w ciągu dnia. Natomiast to był dzień pierwszy i drugi, kiedy niczego się nie jadło. Natomiast dzień 3 do 9, on jest już tylko pokazany tutaj raz dziennie, ten żel aloesowy. Natomiast ja sobie jakby poza tą paczką tego programu dokupiłam dodatkowy litr, żeby więcej tego pić, ponieważ no, on bardzo odżywia, wzmacnia odporność. To jest coś bardzo, bardzo fajnego, naturalnego, dlatego tego więcej spożywam. Poza tym przyjmuje się też tutaj kapsułki Garcenia Plus, tak? Tutaj jest wszystko, to jest wszystko generalnie, suplementy, które się przyjmuje, wspomagają wydzielanie toksyn z organizmu, tak? One są wszystkie naturalne oczywiście, to są 2 małe kapsułeczki, potem się jeszcze tam właśnie pije się ten żel z aloesu i jeszcze przyjmuje się też suplement, który się nazywa Forever Term, to jest też taki przyspieszający metabolizm, przyspieszający usuwanie toksyn z organizmu. Ponadto na przekąskę do wody dosypuje się trochę błonnika i też coś takiego się pije. Osobiście
Dla mnie to jest po prostu woda. Ja nie czuję jakoś tego błonnika, nie czuję się potem nasycona, nie czuję, że w jakiś sposób, nie wiem, to zapchało mój żołądek. Absolutnie tego nie czuję. Jedną rzeczą, która jest bardzo dobra w tym programie, znaczy jest bardzo smaczna i rzeczywiście potrafi dać takie uczucie, że coś tam się do tego brzuszka dało, to jest jedna miarka po prostu takiego białka specjalnego. To też sportowcy często przyjmują. Tego jest bardzo mało, ale jak się nie je, to jest naprawdę wielka, wielka uczta, że coś takiego można sobie zaserwować. Także jak to u mnie wyglądało? U mnie wyglądało to tak, że tak, pierwszy dzień w ogóle byłam cała podekscytowana tym, że zaczynam detoks i oczywiście troszkę było lęku, bo to tak spontanicznie podjęłam o tym decyzję, związane z tym, że dowiedziałam się o pewnych stanach chorobowych, które są w moim organizmie i chciałam po prostu w to wspomóc i oczyścić. No ale tak naprawdę nie miałam za bardzo do czego się tu poza tym programem, który zakupiłam, przygotowywać, bo generalnie się nie je, tak? Więc jeżeli jesteś na jakiejś diecie konkretnej, gdzie musisz konkretne rzeczy jeść, no to trzeba to wcześniej przygotować, sobie zaplanować. Wtedy jest po prostu o wiele, wiele łatwiej. Doskonale to wiem, ponieważ przez ostatnie 2 lata byłam na diecie, jak wiecie, zresztą mam nagrania na temat kandydozy, bez cukru, bez pszenicy, bez glutenu, bez nabiału. Więc oczywiście, jak dla osoby, która jadła absolutnie wszystko wcześniej, wymagało to trochę nabrania wprawy, przyzwyczajenia się. Często w momentach, kiedy byłam głodna, to byłam, oczywiście pojawiały się różne emocje, byłam niezadowolona, że nie mam pewnych produktów, uczyłam się pewne rzeczy dopiero robić sobie własne w domu, dlatego wtedy no więcej przygotowania to wymaga. Taki program, gdzie nie je się, tylko praktycznie się pije, tak, to wodę, on tutaj nie trzeba się jakoś specjalnie przygotować, po prostu się to robi, kiedy się na to zdecyduje i tyle. W pierwszy dzień czułam się bardzo dobrze, całkiem normalnie, w ogóle pamiętam, że jeździłam na rowerze chyba z godzinę, ćwiczyłam normalnie jogę. Wieczorem rzeczywiście położyłam się do łóżka i zaczęłam, po prostu burczało mi w brzuchu, tak? Byłam najnormalniej w świecie, mój żołądek domagał się czegoś do zjedzenia. Poza tym jeszcze weszły jakieś emocje, gdzie ja zawsze emocjonalne miałam takie jedzenie, zwłaszcza wieczorami lubiłam wskoczyć do tego łóżka i coś sobie tam oglądać, czytać, cokolwiek robić i dodatkowo coś zajadać i to zawsze mi sprawiało dużą przyjemność, więc oczywiście też się to jakoby wyłoniło, ale ja byłam już nastawiona, że wchodzę to, robię to, także jakby zignorowałam te myśli. Tutaj zapraszam do zaglądnięcia na inne moje filmiki na moim kanale, gdzie właśnie pokazuję wyraźnie, jak to wszystko dzieje się w naszym umyśle i jak wystarczy jedynie nabrać dystansu do tego, co dzieje się w naszej głowie, i wszystko jest wtedy ok. Także to było dosyć proste. Zasnęłam normalnie. Na następny dzień obudziłam się, czując się zupełnie, zupełnie ok. Chociaż potem, jak wstałam z łóżka, to miałam takie, rzeczywiście nie, drugi dzień był dla mnie najcięższy. Miałam takie uczucie, że jestem słaba po prostu, tak? Że jestem słaba. Tak więc szybko, bo co ja jeszcze piłam? Soki, rano piłam jedną szklankę soku ze świeżo wyciskanych warzyw, ponieważ ja to zawsze robię. I to też jest oczywiście tutaj płyn, także też sobie to serwowałam. Jak wypiłam ten sok, to oczywiście poczułam od razu, że mój organizm jest odżywiony, poczułam więcej energii, już było wszystko dobrze. Kontynuowałam przez cały dzień ten program. Wieczorem już zaczęłam odczuwać takie zmęczenie, zaczęły pokazywać się pierwsze symptomy detoksu. No po prostu wycieńczenie, zaczęła irytacja, po prostu irytacja maksymalna. Jak moja córka coś do mnie mówiła, cokolwiek mówiła, jakiekolwiek zdania, to po prostu aż nie mogłam tego wytrzymać, prawda? Chciałam tylko ciszy, ciszy, ciszy. No, jestem z dzieckiem, także nie zawsze jest to możliwe. Także pojawiła się ta irytacja. Chodź, Wikusia, bo zasłaniasz tutaj nam nagranie. I co jeszcze? No poszłam się kąpać, nalałam sobie ciepłej wody i zrobiło mi się troszkę słabo w tej wannie, także wyszłam szybko, musiałam się położyć na ziemi, było mi rzeczywiście słabo. Drugi dzień był najcięższy, byłam słaba, rzeczywiście. Położyłam się do łóżka, byłam głodna, słaba i rozdrażniona. Dodatkowo zaczęły się pojawiać pierwsze symptomy, zaczęłam mieć zatkane zatoki, bo to też tutaj wszystko się oczyszcza. Do tej pory mam jeszcze zatkane tutaj czoło, nos, nie czułam, że tak swobodnie mi się oddycha. I u mnie akurat też pojawiło się takie charakterystyczne ból, troszeczkę, to nie jest ból, tak? Dalej, takie jakby napięcie mięśni na przedniej części ud, tak jakbym, nie wiem, biegała przez kilka godzin i po prostu te mięśnie byłyby zmęczone po jakimś wysiłku intensywnym w ciągu dnia. Natomiast potem wyczytałam, że jest to jeden z symptomów właśnie detoksu, kiedy te toksyny uwalniają się z tych mięśni.
Zasnęłam w dzień trzeci, kiedy już 2 dni nie spożywałam posiłków. Nagle ku mojemu zaskoczeniu obudziłam się z dużą energią, także było to bardzo fajne. Zdziwiłam się troszkę, że jak to się w ogóle dzieje, no bo przecież nie mam żadnych pokarmów, a jednak czuję ten przypływ energii. Ja cały dzień, przez każdy z tych dni, tylko mówię, tak jak mówię, w drugi dzień byłam dużo, dużo słabsza, a potem już od trzeciego, trzeci, czwarty, dzisiaj jest piąty dzień, czuję się naprawdę rewelacyjnie i nawet jeżeli chodzi o jasność umysłu, drugi dzień rzeczywiście gdzieś tam pierwszy po południu, bo ja codziennie pracuję, normalnie online indywidualne sesje mam z Wami, także rzeczywiście gdzieś ta klarowność umysłu była troszeczkę spowolniona, gdzieś to troszkę było takie bardziej uciążliwe, natomiast ja i tak prowadząc sesję robię to jakby z serca, z przestrzeni serca, także jakoś mi to szczególnie nie utrudniało pracy. Natomiast teraz, no zresztą sami widzicie, no mówię chyba dosyć logicznie, może się tam gdzieś na chwilę zawieszę, ale generalnie nie mam jakiegoś problemu z koncentracją wielkiego i czuję się naprawdę dobrze, czuję się lekko, oczywiście kilogramy sama widzę, że już mi pospadały, brzuch mam zapadnięty, ale to jest jakby, mi nie o to chodziło, tak? Także to jest dodatkowy, fajny bonus dla osób, które gdzieś tam nie bardzo przyjemnie by tam straciły kilka dodatkowych kilogramów, ale nie jest to coś, na co ja się ukierunkowywałam. W tym momencie już trwania programu mogę sobie pozwolić w porze takiej obiadowej, gdzieś tak, no nie wiem, czwarta, piąta godzina, nie za późno, no na zjedzenie na przykład jakiejś, nie wiem, malusieńkiego posiłku, tam jest chyba zaznaczone do 600 kalorii. To, co ja zjadłam do tej pory, to była sałatka, czyli same liście, po prostu różne sałatki tam sobie namieszałam, polałam sobie oliwą z oliwek, i do tego zjadłam sobie makrele. Po prostu mam ogromną ochotę właśnie, miałam, żeby zjeść sobie rybę. O mięsie to w ogóle nie mogłam nawet pomyśleć. No i co? I to chyba tyle, jeżeli chodzi o aktualne takie zrelacjonowanie samopoczucia. Jest to coś, myślę, fantastycznego. Ja widzę, jak z mojego ciała wydala się bardzo dużo rzeczy, które pewnie zalegają tam już od dawien dawna, chociaż tak jak mówię, w moim przypadku ja i tak byłam, w zdrowy sposób się odżywiałam już od ostatnich 2 lat przynajmniej, jak nie dłużej. No natomiast no, od powrotu do Polski przez 3 miesiące jak wróciłam do Polski ostatnio, jadłam absolutnie wszystko i zaczęłam się czuć dużo, dużo gorzej. Ja naprawdę w ogóle nie miałam energii, w ogóle miałam nastrój fatalny, czułam się tak źle, że właśnie dlatego też postanowiłam, że to tak nie jesteście w stanie funkcjonować. I co jest też fajne, to jest właśnie jak się ma takie porównanie, bo jak funkcjonujemy to po prostu tak normalnie, codziennie jemy te same wszystkie rzeczy, wpychamy do siebie, często dużo za dużo, bo tak jak teraz widzę, jak ja teraz sobie chociażby ten koktajl z białkiem wypiję, to jestem tak nim nasycona, że ja w ogóle nie odczuwam potrzeby, żeby co chwilę coś przegryzać, zajadać. I oczywiście tutaj też dochodzi do tego ta kwestia właśnie emocjonalnego jedzenia, kiedy my jemy tylko po to, żeby jeść, nie dlatego, że jesteśmy głodni. Natomiast teraz, będąc na tym detoksie, widzę, jak mało my naprawdę potrzebujemy pożywienia. Ja się wcale nie dziwię mojej córce, która jest dzieckiem 5-letnim i zawsze gdzieś tam babcie panikowały, że jejku, przecież ona umrze z głodu, biedne dziecko, nic nie chce jeść, a ona po prostu jadła tyle, ile ma jeść. Mówi się, że przeciętnie powinno się jeść tyle jak piąstka, tak? A pomyślmy, o ile więcej my tak naprawdę w ciągu dnia spożywamy niż ta jedna piąstka. I właśnie moja córka tak zawsze jadła, jest idealnej wagi, jest szczuplutka, silna, pełna energii. I teraz sama widzę po sobie, że my tak naprawdę tego nie potrzebujemy, aż tyle tego pokarmu. Dlatego wszystkie osoby, które są zainteresowane, które są, jakby już rozmyślają o przeprowadzeniu takiego oczyszczania, detoksu, zachęcam Was do tego. Będę jeszcze relacjonować, jak to będzie wyglądało w kolejnych etapach, ponieważ tak jak mówię, jeszcze mam tutaj 4 dni do dokończenia tego i potem od razu na następny dzień już przechodzę na ten detoks taki całkowitego oczyszczania, gdzie będę tylko i wyłącznie na sokach warzywno-owocowych. Nawet nie wiem, ile ich w ciągu dnia będę przyjmować, natomiast co jest fajne, to jeszcze, że będą to jakieś wspomagające różne możliwości, czy to refleksjologii, czy kolonoterapii, czy jakichś innych jeszcze tam zabiegów, masaży, które oczywiście fajnie pomagają usuwać te toksyny z organizmu. Bardzo fajne jest szczotkowanie ciała. Ja widzę, jak
to, gdzie tutaj w miejscach, gdzie miałam celulit, zwłaszcza właśnie na udach, gdzie jak sobie ścisnęłam tą skórę, to on był bardzo widoczny, w tym momencie to już zanika. Czyli właśnie z tych partii, gdzie głównie czuję uwalnianie tych toksyn, bo ja czuję te mięśnie, czuję też na rękach, muszę powiedzieć, że tutaj, jeżeli chodzi o ramiona, to też czuję te mięśnie. I w ogóle co jest zaskakujące, ja oczywiście codziennie się rozciągam, bo ja zawsze praktykuję jogę, ale takie bardzo, bardzo teraz delikatne sobie robię te sesje, żeby tylko się fajnie rozciągnąć, fajnie poczuć, co oczywiście też wspomaga uwalnianie toksyn. Ale co jest niesamowite, to że ręce mi się zrobiły o wiele jakby twardsze i takie spięte, tak jakbym nie wiem, jakie tutaj teraz sporty wyczyniała i sobie je wzmacniała, a to się dzieje jakoś samoistnie właśnie poprzez uwalnianie tych toksyn. Fajne jest właśnie też szczotkowanie części ciała, żeby wspomóc to samemu, samoistnie, żeby te toksyny się lepiej wydalały i oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, picie mnóstwa wody, ale myślę, że to już przychodzi samo naturalnie. Ja sobie nie wyobrażam w momencie, kiedy ja nie spożywam żadnych pokarmów. Wika jest bardzo towarzyska, chce się zaprezentować, tylko od tej tylniej części, jak widać. Także nie wyobrażam sobie, żeby się nie chciało pić, no bo jednak coś się chce w tym organizmie mieć. Chociaż ja wiem, że są i takie też głodówki, tak, gdzie tam na przykład przez ileś tam dni w ogóle się nawet i płynów nie przyjmuje. Na tą chwilę nie sądzę, żebym w ogóle miała na to ochotę i była na to gotowa. Tak jak mówię, po tej czuję się już fantastycznie, a to jest dopiero tak naprawdę początek, bo to jest dla mnie dzień piąty. Także to już na tyle z tej relacji. Mam nadzieję, że jakoś Wam troszeczkę rozjaśniłam, zwłaszcza osobom, które też myślały o detoksie. I zapewniam, że można naprawdę normalnie funkcjonować tutaj. Nie trzeba się wylogowywać z życia na ileś czasu i organizować sobie tylko dla siebie. Chociaż wiem, że są takie detoksy, gdzie to jest zalecane i oczywiście to jest wtedy prostsze, bo na przykład miałam taki jeden moment, jeszcze tutaj dodam, że to był chyba właśnie dzień pierwszy albo drugi, gdzie tak po prostu naturalnie gdzieś tam po południu mi się zachciało, poczułam zmęczenie większe, zachciało mi się spać i się po prostu zdrzemnęłam, bez żadnego poczucia, że nie mogę, że muszę coś innego i to jest fajne w takich momentach. Ale tak poza tym to ja zupełnie normalnie funkcjonuję. Ja jeżdżę wszędzie tutaj po Krakowie na rowerze, także długie dystanse przebywam i w dalszym ciągu na nim jeżdżę. Normalnie zajmuję się swoim dzieckiem, normalnie pracuję w ciągu dnia, także wszystko jest ok. Naprawdę czuję się dużo, dużo lepiej. Czasami jak sobie pomyślę o jakimś jedzeniu, to oczywiście miałabym ochotę zjeść, po prostu smaki, tak? Smaki przychodzą jakieś tam, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś tam, nie wiem, rzeczy, które bardzo lubiliśmy, jak ja na przykład, nie wiem, jakieś placki czy bułeczki z mąki kasztanowej, które sobie zawsze sama przyrządzam, piekę. Bo to jest i bez glutenu, i bez pszenicy. Bardzo polecam, super sprawa, tylko tą mąkę kasztanową jest troszkę trudno dostać, jest dosyć droga, ale da się. Znalazłam ostatnio w Tesco bardzo w dobrej cenie, duże opakowania. Także no, nie będę już przedłużać, to na tyle. Niedługo też wyślę jakieś uaktualnienie mojej sytuacji detoksowej. Zachęcam Was wszystkich do oczyszczania, bo naprawdę nasze ciało będzie Ci za to bardzo, bardzo wdzięczne. Pa, pa!